Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Jóźwiak, Konfederacja. Spotkaliśmy się dzisiaj w dniu dzisiejszym z okazji 80. rocznicy tzw. rzezi wołyńskiej. Czy Żydzi mogą zapomnieć o Holokauście? Czy Ormianie mogą zapomnieć o rzezi Ormian w latach 1915-17? My także nie możemy zapomnieć o swojej historii, nie możemy zapomnieć o Wołyniu, nie możemy zapomnieć o Katyniu. Jest to nasz obowiązek historyczny, jest to obowiązek każdego Polaka upamiętnić te osoby i upamiętniać te chwile związane z historią Polski. Dzień dobry, Krzysztof Mulawa, lider list Konfederacji w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Spotykamy się dzisiaj w ramach pozytywnej ogólnopolskiej akcji Kwiatów Wołynia. W tym roku patronat na tą akcję objęła Konfederacja. Zanim przejdziemy do naszych postulatów, chciałbym powiedzieć kilka słów o historii. Otóż 80 lat temu miała miejsce kulminacja ludobójstwa, tak zwana Krwawa Niedziela, podczas której ponad 90 polskich miejscowości zostało zaatakowanych, splądrowanych, a ludność polska została wymordowana przez szowinistów, nie nacjonalistów, tylko szowinistów ukraińskich z UPA i innych organizacji banderowskich. Szanowni Państwo, mimo bezprecedensowej w skali, formie pomocy, którą zarówno polskie państwo, jak i zwykli obywatele polscy przekazują w stosunku do zwykłych obywateli ukraińskich, ale także oczywiście państwa ukraińskiego, nie widzimy, Szanowni Państwo, jakiegokolwiek przełomu w zlansowanej na Ukrainie polityki historycznej. Jest to dla nas, Polaków, wielkim policzkiem, że nadal w XXI wieku, w 2022 roku, w 2023 roku na Ukrainie szowiniści, tacy jak Szuchewicz, jak oczywiście Stepan Bandera, ich imionami nazywane są ulice w wielu miastach, nie tylko na zachodniej Ukrainie, ale także w innych częściach już Ukrainy. To jest dla nas, Szanowni Państwo, wielki policzek. Nasze ofiary polskie, które leżą w bezimiennych mogiłach, wołają o to, aby polska racja stanu była coraz bardziej i coraz skuteczniej lansowana i żeby objawiała się w stosunkach między państwami. Jesteśmy zażenowani ostatnimi wyczynami Andrzeja Dudy i tak jak on to próbuje nam powiedzieć, że państwo ukraińskie przeprosiło Polaków za zbrodnie. Otóż nie, nadal czekamy, ale przede wszystkim czekają jeszcze żyjący świadkowie tamtych wydarzeń i ich rodziny. Szanowni Państwo, my wołamy o odpowiednie potraktowanie polskich ofiar tego ludobójstwa, które odbyło się na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Polesiu i na Roztoczu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Paweł Wyrzykowski, Nowa Nadzieja Sławomira Mencena, Konfederacja. Szanowni Państwo, w ostatnich dniach mocno nasiliła się kwestia upamiętnienia, godnego upamiętnienia ofiar ludobójstwa ukraińskiego na narodzie polskim. Z racji tego, że trwa w tym kraju wojna, jest to temat niezwykle gorący, niezwykle często poruszany w przestrzeni publicznej. Zareagował premier niestety w taki sposób, że wyglądało to smutno po prostu, smutno, bo z dwóch kijków zrobił krzyż, potem się udał pod pomnik, gdzie po prostu zostało zerwane polskie godło. Tak niestety z polskością się tuż za naszą granicą walczy, ale są osoby, które się wstawiają za Polakami, za ludźmi, którzy pragną prawdy historycznej właśnie na Kresach Wschodnich, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji. Taką osobą jest m.in. kapelan kresowiaków, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jest to osoba o nieposzlakowanej opinii, był desygnowany do wielu komisji sejmowych, jest osobą z autorytetem niekwestionowanym. Niestety, desygnat Prawa i Sprawiedliwości na fotel prezydenta RP, pan Andrzej Duda,
traktuje tego kapelana bardzo niestosownie. Najpierw mówił, żeby uważał na słowa, kiedy domagał się godnego pochówku ofiar tego ludobójstwa. Później stwierdził, ja to na początku myślałem, że to są archiwalne słowa Jerzego Urbana o księdzu Popiełuszce, ale to Andrzej Duda stwierdził o księdzu Isakowiczu Zaleskim, że powinien się ksiądz zająć tym, czym się ksiądz zajmuje. Według mnie, według nas, patriotów, ksiądz Isakowicz Zaleski zajmuje się tym, czym ksiądz się powinien zajmować. I jesteśmy duchem i sercem z tymi księżmi, którzy chcą prawdy historycznej, bo jeżeli my nie zadbamy o tę prawdę historyczną, to ona zostanie spaczona i zostanie wykorzystana przede wszystkim ekonomicznie, gospodarczo, przeciwko Polsce. Jak wiele innych kwestii, o których można by wspomnieć, ale dzisiaj wspominamy przede wszystkim 80. rocznicę tej kulminacji bestialskiego ludobójstwa, gdzie mordowano nawet dzieci. Mi samemu się córeczka ostatnio urodziła, parę dni temu, i nie mogę przyjąć do swojego rozumu, jak można dziecko tak potraktować, jak oni traktowali nasze dzieci, tylko dlatego, że byli Polakami. Szanowni Państwo, jako trzecia siła polityczna, Konfederacja, patrioci, żądamy spełniania konkretnych postulatów. Przede wszystkim godnego upamiętnienia i pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Jest to poprzedzone przez konieczną ekshumację, bo ekshumacja to prawda. W każdym przypadku to są badania, to jest analiza tego, jakie obrażenia zostały wykonane na tych dzieciach, na osobach bezbronnych, jakie tortury były stosowane, bestialskie tortury. Drugi postulat to jest w końcu przestanie cenzurowania kwestii kresowych przez polskie państwo. Polskie państwo, służby polskiego państwa cenzurują strony, które mówią prawdę o tych wydarzeniach i domagają się konkretnych kroków, konkretnych przedsięwzięć. Nie związanych z obecną polityką, związanych z godnym upamiętnieniem tych ofiar i pochówkiem. Trzeci postulat to jest wymuszenie na Ukrainie zakazu czczenia zbrodniarzy. Jest tylu fajnych naprawdę bohaterów, nawet obecnie. Ukraina ma wielu żołnierzy, którzy bohatersko walczą, którzy mogliby być nowymi, godnymi dla tego kraju bohaterami, godnymi Europy, godnymi cywilizacji. Niestety, kurczowo trzymają się kultu banderyzmu, kultu tych ludobójców, zbrodniarzy. Chcemy to zakończyć. Mamy wielu bohaterów, nawet polsko-ukraińskich, którzy walczyli z bolszewikami. Naprawdę to jest wspaniała alternatywa. Dlaczego oni nie chcą tych nowych bohaterów? Czwarty postulat to w końcu niech Ukraina oficjalnie uzna te czyny za ludobójstwo, niech przeprosi, niech stanie w prawdzie, niech weźmie odpowiedzialność tą moralną za to, kogo dzisiaj czczą. Bo to nie chodzi nawet o to, że to było dawno, kiedyś i dzisiaj ci ludzie nie żyją. Oni przecież przeżyli wojnę, oni kolaborowali z Niemcami. No i kogo oni mogli wychować? Jeżeli ktoś rozpruwa brzuch ciężarnej kobiecie, wyrywa dziecko i zaszywa tam żywego kota, no to kogo on mógł wychować? Na pewno nie kogoś, kto szanuje Polaków. Więc tutaj potrzebujemy współpracy z państwem ukraińskim, żeby powiedziało wyraźnie, to było złe. To było złe. Odcinamy się od tego, nie chcemy, żeby to się powtórzyło. Nie czcimy, nie pochwalamy wykonawców tego ludobójstwa. I ostatni, piąty postulat. Skoro w Polsce zdecydowaliśmy się na to, że nie mamy nieograniczonej wolności słowa, więc mamy pewne konstytucyjne i uzasadnione ograniczenia odnośnie promowania ustrojów totalitarnych, takich jak komunizm, czy nazizm, czy faszyzm, musimy do tego dodać również banderyzm. Dlatego, że to nie tylko skrajnie antypolska ideologia, skrajnie antypolska postawa, skrajnie brutalna, ale również dlatego, że jest to ideologia wprost powiązana z faszyzmem. Dlatego uważamy, że państwo polskie powinno wyegzekwować
zakaz propagowania ustrojów totalitarnych, również w przypadku banderyzmu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Owsianka Dominik, szef Sztabu Wyborczego Konfederacji w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Szanowni Państwo, Kwiaty Wołynia to jest akcja, której celem jest potrzeba upamiętnienia tych wszystkich Polaków, którzy zostali brutalnie zamordowani na Kresach. Na Kresach, które to przecież dały nam, naszej ojczyźnie, wielkich rodaków, królów, arystokratów, artystów, naukowców. Kwiaty Wołynia to akcja prowadzona przez cały rok. To media społecznościowe, na których możemy poznawać sylwetki tych wielkich Polaków, którzy pochodzili, którzy urodzili się i działali na Kresach. Kulminacją tej akcji są właśnie dni dzisiejsze. Dni, w których przywracamy pamięć o ofiarach ludobójstwa. W tym roku kluby Konfederacji, cała Konfederacja na ulicach wielu miast w naszym kraju rozda ponad 40 tysięcy kwiatów. Kwiatów lnu, które symbolizują ofiary ludobójstwa wołyńskiego. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa, zapraszam media do śledzenia naszych lokalnych wydarzeń z tym związanych. Już jeszcze dzisiaj po zakończonej konferencji prasowej na ulicach Siedlec będziemy rozdawać symboliczne kwiaty lnu. Po południu będziemy mieli również konferencję prasową w Ostrołęce. Tam również przeprowadzimy akcję na ulicach Ostrołęki.